Nie, nie będzie rządzić żadna opozycja. My wybierali PiS i ma być PiS. Ja to się cieszę, jak nie wiem. No ale PiS będzie musiało oddać władzę. A to pan nie zapisiemy, to nie chcemy rozmawiać z panem. Widocznie tak chyba napisano w niebie. No dawaj. To nie my rządzimy, Kubuk rządzi. I tak musi chyba widocznie być, wie pan. Przeczyło na PiS, bo im się nie podobało Kaczyński. A teraz zobaczymy, co będzie. Będą plakać jeszcze. Większość osób się cieszy. Coraz więcej tutaj nawet widziałam osobiście młodszych ludzi się już, można powiedzieć, buntuje przed tym jednak. Czym tu się cieszyć? Tu trzeba dziwić się przeważnie dla młodych. Ludzie ludziom zgotowali ten los, proszę pan. Chcieli wybrać i wybrali sobie, no i... To będą mieli Polskę. Zobaczę, jaką będą mieli Polskę wtedy, proszę pana. Na pewno dobrze będzie. Pani, że nie? To, że ludzie młodzi wybierali, no bo jakby to jest młodych ludzi przyszłość. Boję się o przyszłość Polski, że nie będzie może za co jedzenia kupić. Po wyborach jakie nastroje? Jaki pan mnie nie mówi, a jestem jak nie wiem, że PiS nie wygrał i że rządu nie może stworzyć. Dzisiaj komentarze z bastionu PiSu. Jesteśmy na Podlasiu, a konkretnie w Łapach. Jakie tu są nastroje, jak ludzie tu się trzymają, jak czują się z tym, że PiS po 8 latach rządów będzie musiało oddać władzę w Polsce. O tym dzisiaj Adam Feder, zapraszam. Dzień dobry, jakie nastroje tutaj do bastionu Prawa i Sprawiedliwości przyjechałem popytać po wyborach, jakie nastroje? Jaki pan mnie nie mówi, jestem jak nie wiem. Ale dlaczego? Co się takiego? Że PiS nie wygrał i że rządu nie może stworzyć. Tak. I co? I trzynastki, czternastki nie będę miała już. No myślę, że będzie pani miała, bo to opozycja mówi, że to co już dane, to nie zostanie pan, odebrane. Ja nie wierzę. Oglądała pani wieczór wyborczy? Oglądałam. Jak przeżywała pani? Bardzo, bardzo. Oj, to ja pomogę, może nie słychać optymizmu rzeczywiście tu w pani poczeka głosie. Poczeka pan. No dobrze. Dobrze na pewno nie będzie, to już ja wiem. Czy Polacy się cieszą, że PiS odda władzę, czy... Dobrze, teraz fajnie. Ja to się cieszę, jak nie wiem. No ale PiS będzie musiało oddać władzę i już nie będzie rządzić. Twierdzą, że będą jeszcze... A to pan nie zapisiemy, to nie chcemy rozmawiać z panem. No ale nie, ale chodzi o to, że takie są wyniki. Ja, jak to, że PiS nie ma... oddać rząd? Tak. A, to ja dzisiaj słuchałem, że Duda może sobie tego premiera sam wybrać. Panie! PiS wygra i koniec. Jednak będzie rządzić opozycja dzisiejsza, tak się wydaje. No i co to będzie? Nie będzie rządzić żadna opozycja. My wybierali PiS i ma być PiS. Ale nie będzie. Tam nie będzie. Bo pan chce, żeby opozycja była. Nie, ale to nie to, że ja chcę, czy ja nie chcę, wie pani, to chodzi o to, że tak ludzie wybrali w wyborach. Naród wybrał, że opozycja ludzie ma większość. Wybrali. Tak, tak. Ludzie PiS ma 35%, a opozycja łącznie dzisiejsza ma ponad 50%, to oni będą rządzić. Tak, ale tam dobrze, tak jak jest już. Z takiego rozliczenia, jak pan mówi, no to tak wynika, że powinna opozycja rządzić. Mieliśmy taką wielką masę ludzi poszła do wyborów. Tak. Dużo poszło bardzo młodych ludzi. I z tego wynika, że oni chyba chcą zmiany. Prawda? Młodzi poszli za tamtym. Ale dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrze, że ja z pana spotkałam, bo ja słucham całymi dniami tego telewizora i wiem, co się dzieje. PiS nie będzie rządzić już. Czemu? No nie będzie, bo przegrało wybory. Co panu plecie? No, ale no nie stworzy rządu, opozycja ma większość, wie pan. O, jaką większość? Kto wygrał? No PiS wygrał, ale nie stworzy rządu. A i wystarczy. No nie wystarczy, bo nie będą mieli większości w Sejmie, wie pan. Wystarczy. No ale opozycja ma większość, stworzy rząd, premiera powoła. No i co z tego, by to dalej kradli? Czyli pan niezadowolony raczej. Ja zadowolony jestem, bo wygrali moi już. PiS? No ale...
wybory były, czy tu wkurzeni ludzie, czy zadowoleni? Nie, ja ogólnie jestem zadowolony ze wszystkiego. Jestem szczęśliwy, na emeryturze jestem. Jestem szczęśliwy, że wybory poszły po dobrej myśli. Dlaczego pan chciał ten PiS pogonić? Co panu ten PiS tutaj... To ja PiS pogonić? No. Wspierałem ich. Bo oni coś nie, coś robili, prawda? Co, PiS? Tak. Ale PiS przegrał, nie będzie rządzić. No, no ale jak przegrał? No, już na razie nie mówimy, że już przegrał. Mówimy, że wygrał, ale nie stworzy rządu, wie pan. No ale zobaczymy, poczekamy. Myśli pan, że stworzy rząd, PiS? Tak. Ale z kim? No nie ma z kim przecież. No jak nie ma z kim? Zaraz, Kusia, za przeproszeniem się pokażę ci. Myśli pan, że jest szansa jeszcze, że PiS będzie rządzić w Polsce? Bo tam, jak dojdę, to będzie bieda. Tak. Będziemy landem Niemców. Myśli pan, nie? No jak nie? To będziemy zobaczymy. Polską chyba, no, było przerwane. No jak Polską? Ja na razie na emeryturze nie przejmuję się. Na razie mi kuje nie powiedziane, że zabiorą mi emeryturę, bo mam. Nie, no dlaczego mieliby zabrać? Aha, no. Wnuka mam, dobrze się chowa. Pieniążku coraz zawiozę, bo dziadek Kusia na emeryturze to da. No i tak jedziemy dalej. I gruntu się nie przejmować. Nawet i tu chemia z Niemiec. O, to co, myśli pani, że to... No myślę, że po prostu będzie niedobrze. Wie pan, jak to się mówi, każdy rząd kradnie, tak? Niby. Ale tak jak było tyle lat, to żaden rząd nie dawał człowiekowi. No, miasta głosują bardziej za koalicją i za... No tak, bo w większych miastach jest więcej młodych ludzi. Tak, właśnie młodych ludzi. Oni jeszcze nie przeżyli tego, co my przeżyliśmy. Także skończymy na tym. No i co, no chcieli wybrać i wybrali sobie, no i... No to będą mieli Polskę. Zobaczę, jaką będą mieli Polskę wtedy, proszę pana. Na pewno dobrze będzie. Pani, że nie? Pan młody człowiek, pan się cieszy? Zdecydowany jest tu raczej. Tak? Tak. No bo tu właśnie pani mówi, że tu młodzi sobie wybrali, to teraz będą mieli tak jak wybrali i tak mówi, że niedobrze będzie w Polsce. Zobaczymy. No, ja jestem zdecydowany. Dlaczego pan chciał ten PiS pogonić? Nie zgadzam się zupełnie z nimi. Chyba większość osób się cieszy. Naprawdę? Tu w Łapach, w bastionie PiSu? No przynajmniej nie widziałam, żeby były jakieś, wie pan, mocniejsze emocje, typu jakieś rzucanie butelkami czy tego typu rzeczy. Telewizory nie wylatywały z okien? Z tego co widziałam, nie. Było dziwnie aż spokojnie. Coraz więcej tutaj nawet widziałam osobiście młodszych ludzi się już, można powiedzieć, buntuje przed tym jednak, żeby coś się zmieniło. Chyba się cieszę, no. Tak, chyba, nie? No tak, no bo wie pan, tutaj jakby nie wiadomo, czy ta zmiana będzie dobra, no zawsze to jakaś zmiana, nie? Żyłem za granicą 10 lat ponad, także wróciłem, bo nigdy tutaj nie widziałem dla siebie miejsca. Teraz już trochę człowiek starszy i będzie się starał trochę może coś tutaj funkcjonować, no. Teraz czego tutaj by pan chciał jako mieszkaniec Łap od tego nowego wie pan co, rządu? Na razie to ja się zarejestrowałem jako bezrobotny. Zobaczymy co dalej. Chciałbym, żeby nie było takiego rozdawnictwa i żeby ludzie pracujący byli bardziej doceniani, no. Żeby ta dziura w budżecie nie rosła polskim. PiS będzie musiało oddać władzę i co to będzie? Nic nie będzie. Będzie gorzej i wsio. A co, że niczego nie będzie? To się przekonasz pan. Przekonasz pan, jak nastanie ten Tusk. To będzie. Młodzież wybrała, to tak będzie miała teraz. Niedobrze, niedobrze. Moim zdaniem to będzie bardzo źle. Będziemy pod Duszkimi. To chyba do Niemców, nie? To, że my? Polska. A Polska. Tusk będzie rządził, to pójdziemy tam. O, a tu będzie nasza strona. Do Rosji. I że tak nasz zrobią. Chciał oddać pół Polski do ruskich, to oddę teraz. Ale oni mówią, że to nieprawda, że to tylko tak w tej telewizji rządowej tak mówili. Koda, proszę pana, naprawdę. Nie, że nieprawda. No, ja przeżyłem 74 lat. Tak się stało, no. Jak chcieli, tak by... Widocznie tak chyba napisano w niebie. No dawaj. To nie my rządzimy, Kubuk rządzi. I tak musi ich chyba widocznie być, wie pan. Przeczyło na PiS, bo im się nie podobało Kaczyński. A teraz zobaczymy, co będzie. Będą plakać jeszcze. Takie no nie najlepsze te nastroje, tacy wkurzeni ludzie. Wkurzeni, bo dużo nie poszło. A wszystko. Ale młodzi poszli.
Jakie nastroje po wyborach? Czy są zadowoleni ludzie? Wspaniałe! To jestem bardzo zadowolona. A dlaczego pani zadowolona? Bo w końcu będzie demokracja, w końcu ludzie mają głos, a nie tylko politycy. I nie tylko to, co im się podoba, tylko właśnie będą liczyli się ludzie. Co takiego narobili niedobrego, że tak panią zdenerwowali w tym PiSie? No głównie takie rozdawnictwo ludziom, którzy no jakby nic nie robią, tak? No i to, że mieszali się jakby w sprawy, które nie powinni, tak jak i co chodzi o oświatę, o naukę i prawa kobiet. Decydowali o prawach kobiet tak właściwie. Tacy wkurzeni tu ludzie na młodzież, co tak poszła do wyborów i zmieniła te władze. To, że ludzie młodzi wybierali, no bo jakby to jest młodych ludzi przyszłość. A ci starsi ludzie, no to już wiadomo, jak będzie, tak będzie. Się przystosują, a młodym ludziom też jest ciężko w dzisiejszych czasach. Postanowili zmienić, tak? No pani zadowolona, uśmiechnięta. Jestem zadowolona. Tu w łapach, w bastionie PiSu. Jestem za koalicją. Przyjechaliśmy, wie pan, pytać o nastroje takie po wyborach. Jak? Skąd? Z Super Ekspresu jesteśmy. Co? Super Ekspres. Super Ekspres? Polska gazeta. Nie wiem. Co? Super Ekspres? No tak. Niemiecka? Nie, Polska gazeta. Aha. Jakie nastroje po wyborach? A kogo pan chce chwalić? Ja chcę pytać tutaj w bastionie PiSu, czy pan sobie wyobraża Polskę pod rządami Donalda Tuska? O. Dziękuję. Niemiec mnie niepotrzebny jest. Ja mam Polaków w Polsce. Da pan spokój. Ale będzie rządzić raczej opozycja teraz dzisiejsza. To niech rządzi i niech mnie zginie. Ale co to z Polską będzie, niech pan powie? No to się niech pan zapyta jak tego Tuska. Zobaczy pan, co będzie. Trzeba myśleć rozsądnie. Dla dzieci, dla wnuczków, a nie tak. Słyszała pani, wkurzony? Tak właśnie, tak właśnie tutaj myślą na Podlasiu. Ale trochę jest takich. No, tu w łapach 50 kilka procent na PiS głosowało mieszkańców, a na Koalicję Obywatelską 18 z kawałkiem. No właśnie. Bardzo się cieszę, jestem dumna z ludzi, że takie kolejki były i poradziliśmy sobie, aby tylko prezydent mądry był i teraz szybko przyznał im stworzenie rządu. Dobrze. To wszystko, no tak. A tu mieszkańcy w łapach, jak podchodzą do tematu inni? Ja myślę, że to wszystko, tak większość jest za PiS-em. Że czasami strach coś się odezwać, jak tak jest, no niestety. Zachowaj ostrożność. Jakie tutaj powyborcze nastroje, czy tu się cieszą mieszkańcy, czy raczej jednak... Ja osobiście się nie cieszę. Boję się o przyszłość Polski, że nie będzie może za co jedzenia kupić, czy dzieciom, czy w ogóle. Także ja się troszeczkę obawiam. Bo opozycja to dzisiejsza mówi, że jak oni dojdą do władzy, to dopiero właśnie będzie za co kupić, bo nie będzie takiej inflacji, wie pani, ogromnej jak teraz. Nie powiedziałabym. Czym tu się cieszyć? Nie, tu nie ma czym się cieszyć, tu trzeba dziwić się, przeważnie dla młodych. A młodzi wybrali? Młodzi wybrali, będą się cieszyć, no. Ja przeżyłem komunę, wiem co to jest, proszę pana, komuna. Ja przeżyłem demokrację. Taki jest naród, takie jest młodzież i chowanie. Pożyjemy, zobaczymy. Co to będzie właśnie? No, co będzie? Zobaczy pan, no, jeszcze jak dobrze podleci, to tutaj wesoło nie będzie w tym kraju. Wesoło nie będzie na pewno. No daj Boże, żeby jak tego. Ale co przeżywał pan, jak te wyniki tam spływały? No oczywiście, no a czemu miałem nie przeżywać? Ja już w nic nie wierzę teraz. Dla mnie, proszę pana, mi to jest teraz obojętne, panu się przyznam szczerze. Dla mnie to jest obojętne, bo ze względu na to, że dla mnie teraz, mówię, ja już jestem u grobu. Może rok, może dwa przeżyję. Więc, a dalej to zobaczymy, co będzie. A młodych się pan martwi trochę? A młodych? Martwię się troszeczkę, ale sami sobie, tak jak kiedyś było powiedziane, było, ludzie ludziom zgotowali ten los, to samo będzie i teraz. Dziękuję. Ludzie ludziom zgotowali ten los, proszę pana. No to piszcie w komentarzach, jak wy się trzymacie, jak wy czujecie się z tym, że PiS po 8 latach rządów w Polsce będzie musiało oddać władzę. A my widzimy się
Już za tydzień w kolejnym odcinku komentarzy. Na pewno jakiś niezwykle interesujący temat będzie. Adam Feder, do zobaczenia.